Witamy Was na pierwszym legendarnym podcaście GOATS. Będzie to cykliczny program, gdzie będziemy obgadywali bieżące tematy, też jakieś plany na przyszłość, no i w sumie spełniali Wasze oczekiwania. No ja właśnie chciałbym, żeby faktycznie to było regularne, że na przykład raz albo dwa razy nawet w tygodniu, ale przynajmniej żeby raz, żebyśmy się na przykład spotkali i przegadali bieżące tematy. Jakie teraz mamy bieżące tematy? Bo prosiłem, żeby każdy przygotował sobie jakieś, o których uważa, że trzeba porozmawiać w internecie. Ja nie chciałbym zaczynać ode mnie, ale mam takich kilka. Jakie na przykład ty, Wojtek, byś? U mnie właściwie co? Bo u ciebie ostatnio się sporo dzieje. Cały czas się sporo dzieje. Ostatnio dużo kontrowersji przeróżnych. No, na przykład temat Sofii, który też chciałem poruszyć, bo myślę, że jest teraz na czasie. Ja no zapytać, bo ja tu nie mam jakoś za wiele do powiedzenia w tym temacie. Czyli przybliżyć po prostu ten temat. Przybliżyć, tak. Chyba wczoraj około 12 na Twitterze pojawiła się informacja, że i zdjęcie, kadr, że Sofii występowała, nie wiem w jakim, ile czasu temu, to już może ty mi przybliżyć. No chyba z 2 lata temu. 2 lata temu występowała na kamerkach, na Chaturbate? Nie. A na jakim portalu? To było coś takiego chyba, że ona się zgłosiła jako statystka, pojechała tam i to były kamerki, tak, internetowe. Ja o tym doskonale wiedziałem, ja się wiązałem z Sofii, ona mi wszystko powiedziała, bo my jesteśmy szczerzy ze sobą. Znaczy, to nie było zaskoczenie, o Jezu, coś wyszło nagle, wiesz, szok. Także ja o tym wiedziałem, ja te filmiki widziałem. Ona była na większości ubrana, była też w stroju kąpielowym. A było na przykład tak, że była całkowicie naga? Nie, nie było takiej sytuacji. Bo to nie ukrywam, że jakby była całkowicie naga, to by mi to troszkę przeszkadzało. Okay. Jest tam dziewczyna, która... Znaczy by to mi bardzo przeszkadzało, nie ukrywam. Jest to powód najmniejszy taki, dla którego mógłbyś się rozstać z nią? Nie, no ja ją wspieram, ona też mnie wspiera w dużych sytuacjach. Ale nie, nie teraz, tylko jakby się okazało, że jest naga, nie? Na pewno byłby to dla mnie większy szok, ale... Czy nie mógłbyś być dziewczyną, która na kamerkach... Nie, nie mogę tak powiedzieć, że to jest ciężkie. Ja jestem w tej chwili zaangażowany też w naszą relację, wspieramy się i... Czyli raczej byś ją wspierał, nie? Tak, bym ją wspierał. Czyli ona ci od razu w ogóle na początku powiedziała, to nie było dla siebie wczoraj zaskoczenie. Nie, ja o tym wiedziałem, tylko też jakby widziałem te filmy i można powiedzieć, że tak naprawdę to, co widzimy teraz na Instagramie, czy jakieś ostre zdjęcia w bieliźnie dziewczyn, czy widzimy jakiś content na OnlyFansie, czy nawet w GOATS-ach też się zdarzały przeróżne sceny, no to jakby się niczym nie różni od tego, co zobaczymy na tych platformach. No bo ona była na platformie, właśnie, takiej właśnie erotycznej, ale się nie rozbierała finalnie. Nie, rozbierała się, strój kąpielowy miała. Natomiast ona na pewno nie wiedziała, że to wyląduje na Chaturbate na przykład. No właśnie, bo to jest też przestroga. Ona nawet nie miała chyba umowy podpisanej. Tak, bo to jest też przestroga. Ja teraz nie wiem właśnie, jak to było do końca, ale wiem, że chyba było tak, że ona przyjechała na te kamerki jako statystka rzekomo. No. Ale wiedziała, że to będą te erotyczne kamerki? Na początku nie. Okej. Potem tak, była na tym streamie i widać, jak ona stoi w bieliźnie, ubrana normalnie, tylko wycofana. I wiesz, młoda dziewczyna rzeczywiście mogła już później przyjeżdżać. Była tam łącznie 4 razy. Natomiast rzeczywiście tam ją namówiły te koleżanki, bo oni mają też te menedżerowie. No właśnie, ja bym chciał nawiązać do tych koleżanek. Tak, bo okazało, no. Tak, że jedną z tych dziewczyn w ogóle była gołdsiara, która malowała tyłkiem obrazy na odcinku z Pasutem. Ale to nie mówię, że ona akurat ją namówiła, bo nie wiem, jaka była finalnie. Nie, nie, ja jestem ciekawy innej rzeczy. Czy na przykład wiesz może, czy Sofii rozmawiała, albo mi inaczej. Mi się wydaje, że Sofii nie była wtedy na planie. Nie było, nie było, ale na przykład rozmawiała ona z tobą, że ta dziewczyna, z którą ona brała udział na tych kamerkach, znaczy, była u nas w programie? Wyszły, to tak. Że gadała z sobą o tym? No tak. Okay. Zresztą widać to nagrania. Wiem. A był to ten moment taki, że wtedy ci się przyznała do tego, czy jeszcze wcześniej? Nie, ona mi powiedziała to Szkoda dużo właśnie, wcześniej. Dużo bo wcześniej. Ja wiem, że Sofii to bardzo przeżyła. W sensie, że jest bardzo teraz zdołowana, że tak już wychodzą. Wiesz, bo, znaczy, wiesz co inaczej, Sofia jest bardzo dobrą dziewczyną. Naprawdę, tak, ja ją lubię. Naprawdę, ja też. I ona jest dobrą dziewczyną, to... Kurczę, jakby ja bym się nie związał z... Sam nie jestem święty, słuchajcie, ja byłem w Photoshop. Jakby robiłem nie, rzeczy, tak, które... ale bo ja w ogóle o innej kwestii chcę porozmawiać. Bo to jest, wcześniej była też Natsu, jeśli chodzi o te kamery, tylko że Natsu tam ostrzej, bo się rozbierała i tak dalej.
Ale też właśnie ona mówiła coś podobnego, że na początku jej mówiono, że te kamerki to zupełnie coś innego i ona się z czasem, dopiero jak tam pojawiła, się dowiedziała, że to będą erotyczne i to, że to będzie na jakichś takich portalach. I ja jestem ciekawy tego procederu, że te osoby, które się tym zajmują, wabią młode dziewczyny, mówią, że to będzie zupełnie coś innego, a później się okazuje, że to są erotyczne kamerki, ale są oni jakoś w stanie wpłynąć na nie, że nie, no to nie mówią, będzie nic złego, spróbuj, nie wydaje mi się, że oni mówią coś w tym stylu, że zaakceptuj się, zobacz, podobasz się ludziom, trzeba przełamać swoje kompleksy, zaakceptuj się, jesteś młoda, masz piękne ciało. Bo rozmawiałeś właśnie z nią o tym, jak wyglądał ten proces przekonywania. Ale chwila, trzeba też dodać, że ta platforma to jest gigantyczna platforma. Podejrzewam, że to bardziej jakaś agencja może, która produkuje... Mi się wydaje, że są tam agencje, no. No, ja że nie to, chcę w to wnikać. Nie wierzę nie w to, żeby góra i zarząd platformy... Nie, mi się wydaje, że są po prostu agencje. Tak. Ale to w ogóle, stary, przecież takich agencji jest na pewno bardzo wiele. Mi się wydaje. Tak, ale się zastanawiam, jak ten proceder działa, że oni są w stanie wpłynąć na... Poczekaj, ile ma w ogóle Sofi teraz lat? Prawie 20, w marcu 20. Miała wtedy w ogóle 18, jak oni ją zwabili na te kamerki, znaczy, że jak wystąpiła na tych kamerkach? Chyba dopiero zaczęła mieć 18 lat. Czyli miała skończone. Właśnie ona sama tak nie do końca... Znaczy, wydaje mi się, że miała już skończone, ledwo co. Okej. Bo wiesz, zaraz by się okazało, że oni w ogóle biorą niepełnoletnie dziewczyny. Trzeba je zapytać, nie? Bo jakby to jest też istotne, nie? No dobra, i czemu ona ale teraz... Ale myślę, że miała skończone dopiero co 18 lat, bo to było 2 lata temu. Ona teraz się przyznała do tego na Instagramie, bo wyciekły te zdjęcia. Jaki jest odzew jej społeczności w ogóle? No spoko, wspierają ją ludzie. No dobrze, no czemu ona jest taka podłamana? Znaczy nie mówię, że ona jest podłapana, no wiesz... Podłamana. Bo ona jest dobrą dziewczyną i też na pewno na nią to mocno wpłynęło, bo kurczę, no wiesz, nie zrobiła niby nic takiego złego, bo tak jak mówię, gdzieś nawet na Instagramie są gorsze rzeczy się pojawiają, natomiast na pewno to wpływa, jak wiesz, bo ludzie mogą pomyśleć, o Jezu, może tego było nie wiadomo ile, to jest takie, wiesz, może faktycznie, nie wiem, uprawiała seks na kamerkach, znaczy, cokolwiek. W ogóle jakby dobrym ruchem Sofii, nie wiem, czy ty też jej doradziłeś, tak, czy ktoś, było to, żeby jakby natychmiastowo zareagować już tego samego dnia. Nie było czegoś takiego, że ktoś, że czekała, no bo to jest stricte o nią chodzi, że czekała na przykład na uciszenie sprawy albo że to się gdzieś zamiecie pod dywan, tylko otwarcie sama się przyznała i podejrzewam, że też dzięki temu dużo zyskała w oczach swoich odbiorców, że ona od razu powiedziała, że takie coś miało miejsce. Nie? Ona jest szczerą dziewczyną, dobrą dziewczyną i naprawdę ja mocno wspieram, bo uważam, że no i jest też naprawdę taką ciepłą i dobrą dziewczyną. To ją poznaliście. I jestem to nie zakochany. Jest tak, że ona. Wydaje mi się, że. Ona jest ogólnie grzeczna i właśnie to jest to, że ona jest grzeczna i dlatego ją. Tak, ale w właśnie jak ja na przykład porównuję ciebie, jak były te inne, miałeś inną dziewczynę, jak się Gold zaczynał, to wydaje mi się, że w Sofii się tak prawdziwie zakochałeś, że widać, że się wspieracie i tak dalej. I mam, zgadza się czy nie? No tak, wiesz, no nie chcę tutaj w żaden sposób też o innych rozmawiać. A, okej, dobra. No po prostu taka moja jest interpretacja tego, jak obserwuję, nie? Że z Sofii jesteś jakoś tak bardziej bliżej. I ja to tak postrzegam. Nie będę dochodził, czy to prawda, czy nie, natomiast chodzi mi o to... No wiesz, Sofii jednak jestem teraz jakby, no... Nawet publicznie napisałem, że ją kocham, no to jednak długo jesteśmy. W poprzedniego związku tak nie, też nie pokazywałeś w mediach, tak mi się wydaje. Ale to bardziej spotkanie było się, nie? A, okej. Bo właśnie ja do tego piję, że teraz ten związek pokazujesz bardzo medialnie z Sofii i też wspominasz, że ona bardzo się przejmuje tymi opiniami. Nawet na tym podcaście, jak graliśmy w grę, mówiła, że polskie społeczeństwo jest bardzo oceniające. Że na przykład na Ukrainie czegoś takiego nie było. Nie wiem, czy to prawda. Wiesz, nie to wiem, jest jak jest na młoda Ukrainie. Dziewczyna, która weszła naprawdę, wiesz, jest, kurczę, siadasz nagle z nami, no, dosyć jakby rozpoznawalnymi twórcami w Polsce. Ale też... Jeszcze nie... z Izakiem i siadasz nagle na kanapie, na podcaście i... Tak, ale jeszcze właśnie... Prócz tego, że rozpoznawalni, to jednak właśnie obrzydliwie kontrowersyjni, mi się wydaje. Na pewno nie? Tak, wiele kontrowersji. Więc automatycznie jakby... magnetyzuje też ta część community taka, która będzie oceniać. Tak, nie? Ale właśnie mi chodzi o to, czy eksponowanie jej tak bardzo w social mediach, czy to dobrze na nią wpływa, że od razu ma taki boom. Czy nie lepiej to jakoś dozwolić, ten impact. Tylko, że to jest bardzo... Ale słuchaj, to my bardzo długo, ona bardzo nie chciała jakby iść na ściankę.
bardzo długo nie chciała się gdziekolwiek pokazać, bo ona właśnie bała się tego takiego... Czyli nie jest atencyjna. Nie jest atencyjna. Bardzo się tego boom bała. Natomiast no, mówię, że już pójdziemy na tą premierę, tam dasz wywiad, chodź ze mną, pokażemy się, jakby mam luz z tym i chciałbym z tobą pójść. No i poszliśmy wtedy i widzisz, i też jakby gdzieś tam potem zobaczyła, że tutaj ktoś cytował, tutaj coś, to ten makijaż i tak dalej. Tak, ale wiesz, ludzie zawsze będą, no na przykład to, że z tymi, z tą Rihanną i Arianą, to dla mnie to jest śmieszne, śmieszne, zabawne i tak dalej, że tu się nie ma czym przejmować. No tutaj ta afera kamerkowa, no znaczy, dla mnie to... też pewnie się spodziewała, że tak, ale to, ale to jakby... prędzej czy później się pojawi. Tak, a czy ale... na przykład obawa przed tym, przed właśnie blaskiem fleszy nie była też spowodowana tym, że zaraz ktoś wynajdzie między znaczy ona w ogóle ten... mówiła, że to się dużo, dużo szybciej wyjdzie i spodziewała się, że to od razu wyjdzie, więc... Czyli oczekiwała, że prędzej czy tak, ona wiedziała, to... że to wyjdzie, ale też... Jakby ja mówiłem, że to może wyjść, ale że to nie jest nic takiego, bo ty jakby widziałem te materiały i nic tam takiego nie robisz, to by było, wiesz, że sobie potańczysz, czy nawet coś, to jest jakby luz, a w tej chwili to na pewno na Instagramie dziewczyny, które w bieliźnie pozują w dużo wulgarniejszy sposób, czy coś tam robią, czy nawet w GOCA nasze zabawy niektóre też są dosyć kontrowersyjne i... Nie no, ja na przykład rzadko kogo lubię, a Sofii faktycznie polubiłem. Mimo, że z młodymi osobami mam średni zazwyczaj kontakt, bo już jest spora różnica, ale ją lubię jakoś i... no tej twojej poprzedniej, co się spotykałeś, to nie przepadałem za nią, a Sofii bardzo lubię, nie? Ja mam taką prośbę w takim razie dla naszej audiencji, bo wiem, że Sofii, no jakby ona będzie to oglądać, żeby ktoś w komentarzu napisał może jej coś miłego, to jej się też na pewno zrobi dużo milej, nie? No nie wiem, czy czymś takim właśnie... Myślę, że tak. Nie, uważam, że tak. Uważam, ludzie że będą odwrotnie. Uważam, że przy okazji tej rozmowy, którą przeprowadziliśmy, ludzie napiszą raczej fajne słowa. Nie, ale Sofii to jest naprawdę dobra dziewczyna. Jakby też być, bo na pewno jest to pożywka dla hejterów. Mówią, o, wiesz, Gola sobie wziął, wiesz, tutkę i tak dalej. No ale to jest takie, no myślę, że... Dla ludzi, dla niej to jest pewno takie, wiesz... Znaczy, na pewno też uważam, że bardzo dobrze na nią wpłynie ten odcinek, który wyszedł, bo jak będziemy to wypuszczać... Jak będziemy to wypuszczać, to już będzie właśnie, wariograf. Właśnie, ja jeszcze że nie na wiem... Na wariografię dobrze. Nie wiem, jaka będzie reakcja widzów na wariograf, więc mam nadzieję, że... No, ja ogólnie też myślę, że chciałem to przegadać, ten odcinek, bo dla mnie to był... Odcinek to... teraz wariografu chcesz przegadać? Wariografu chcę przegadać, żeby ludzie wiedzieli, jaka jest moja reakcja. No to na pewno... Cieszę się, że mogłem, niezależnie jaki będzie odbiór ludzi, bo nie wiem, ale cieszę się, czuję się z tym dobrze ze sobą, że mogłem być szczery, że mogłem pokazać ludziom to, co czuję, to, co myślę. Mimo, że się rozkleiłem, to był jeden z niewielu, jest kilka takich momentów w życiu, kiedy po prostu mi nerwy nie wytrzymały i zacząłem rzeczywiście płakać, bo mnie emocje poniosły. No i to był jeden z 6 takich momentów w moim życiu, kiedy naprawdę się szczerze... No dobra, a czemu się te łzy pojawiły? Bo po prostu ludzie cię cisnęli, chyba ile to trwało? 3-4 lata? Taki mem internetowy? 4 lata, ale to też, wiesz, ja nie wiedziałem, że mi to siedzi w głowie, bo ja tak nie patrzę na ten hejt i ja myślisz, że po tobie to spływa, że jakby luz, ale gdzieś tam to się zbiera i jak przez tyle czasu to gdzieś czytasz, czy coś, czy tobie do znajomych wysyłają, czy gdzieś, czy ktoś zapyta, to jest takie, że wiesz, że nie jesteś tym biseksem, a jednak gdzieś takie jest... Po co jakby, takie przytaczające. Ja pamiętam, chciałem to trochę rozładować na fejmie, to ci powiedziałem, ej Wojtek, to może ja cię zapytam o tego, ty od razu powiesz, że odpowiesz na to pytanie, ale to gdzieś zniknęło, bo od razu Olejnik zaczął zagadywać, no tak, nie? To... I on nam popsuł w ogóle to, całą tą tak, rozmowę. Tak, ale też to sprawiło, to nakręciło w jakiś sposób, na pewno też. A nie boisz się właśnie, że odcinek też jakoś bardziej to nakręci? Bardzo możliwe. Ale to może tak moim zdaniem ten może rozładować tę atmosferę. Może nakręcić ten odcinek jeszcze bardziej widzów, natomiast ja się czuję dobrze sam ze sobą. Że okej, teraz się mogę śmiać wtedy. Tak, byłeś, sprawdziłeś. Nie jestem po prostu, więc możecie mi mówić, bo mam odcinek, obejrzyjcie sobie jakby stary luz. Rozmawialiśmy o tym, że właśnie gdzieś tam puściły ci nerwy i wiadomo, no gdzieś tam łza poszła. Podcasty Goals mają jakby opierać się na real talku, więc jakby nie jest to dziwne to, co teraz powiem. Ty masz ogólnie jakieś też teraz problemy, dużo bodźców i tak dalej. To też pewnie jest spowodowane przez znaczy, to. Znaczy ja w ogóle... Duża ilość ja ogólnie starych kontrowersji. Staram się być takim mega twardym gościem, tak, staram się nie pokazywać tych emocji ogólnie. I na przykład... nie zawsze mi to się udaje, bo na przykład
też jak była ta sytuacja gdzieś tam z siostrami, że siostrami, no to faktycznie wtedy, no ja pamiętam. Jak się dowiedziałem, że nie jestem ojcem, to przysięgam wam, że ja płakałem jak dziecko przez godzinę, nie? Ja byłem jak dziecko, nie? Naprawdę ja byłem jak dziecko. Nie, bo ty do mnie zadzwoniłeś i też właśnie płakałem. Ja płakałem, nie? Bo mi tak się działo. A ja ci mówiłem od pierwszego dnia, że druidzką energią wyczuwam, że będzie wszystko git, że to nie jest, że to nie jest. No jest kilka takich sytuacji. Śmierć mojego taty, śmierć mojego jednego z najlepszych przyjaciół, śmierć mojego kota, co też mega przeżyłem. Wariograf, jak się okazało, że nie jestem ojcem. I jedna rozmowa, gdzie też się rozpłakałem, kiedy rozmawiałem właśnie z dziewczynami, nie? O tym. A przy okazji tej ostatniej Sofii to już nie było tak, że ten, tylko raczej nie, na chłodno. Przy Sofii to powiedziałem luz, jakby dziewczyno, przecież to nic nie jest, jakby te kamerki, przecież to widzieliśmy. Nie no, to jest też to, co ja wam mówiłem, właśnie jak to było to podejrzenie i tak dalej, że prowadzicie wy dwóch wtedy taki bardzo rozrywkowy tryb życia tak. I że no fajnie pewno, jest od tego odbić, jesteśmy bardzo... mieć święty spokój, że też wy szybko gdzieś tam... ufacie, wiesz, jakimś dziewczynom randomowym, co poznajecie. Ja uważam, że w tej branży. Ja uważam, że w tej branży to. Ja już teraz przysięgam tobie, że ja tak się odciąłem od wszystkich. Co ludzie, ile ludzi, dasz im palec, oni ci chcą rękę ujebać. Oni chcą więcej jeszcze. I jakby naprawdę ja bardzo już nie ufam. I jak mieszkałem w Poznaniu, nie było tego aż tak jak tutaj. Mhm. Naprawdę. Że dużo mi... czujesz w Warszawie, ja się spotkam z dziewczyną, ona do mnie powie, czemu się już nie chcesz spotkać, zaraz na ciebie brudy wypierdolę. Za chwilę powiem, że do mnie pisałeś i w ogóle... Bo Sylwek może też jakby, bo właśnie Sylwek powiedział o tym, że my ufamy tym dziewczynom, nie? A ja bym powiedział, nie wiem jak ty, ja bo nie wchodzę tam, ale u mnie to właśnie było bardziej tak, kurde... To było takie wyżyłowanie z emocji, że ja nawet nie budowałem takiej relacji, że wiesz, że tam u mnie na przykład nie było czegoś takiego, że ja jej mówiłem jakieś sekrety albo jakieś tajemnice. Ja też starałem się. Czy ona wiedziała coś więcej, prócz tego, że na przykład przyjechała do ambasady, do sypialni, nie? I przeszła przez hol i na przykład, no tutaj pokój Mabłoński, tu Sylwek mieszka, no tutaj mamy hol, tutaj w sumie one schodzą, idziemy do sypialni. Seks na przykład, wiesz, coś takiego i to było takie mega zimne u mnie, nie? Okay. Że po rozstaniu z Madzią, ja w sumie nie miałem takiego czegoś, że czułbym coś więcej, nie? Uh-huh. To było takie coś w stylu, że żeby zapomnieć o swojej byłej kobiecie, nie? Ja starałem się łatać swoje uczucia po prostu stosunkiem z innymi kobietami, wiesz o co chodzi, że dobra, zapomnę zaraz, nie? A zaraz gdzieś tam wracały te wspomnienia, nie? Że na kurde, ta dziewczyna była ze mną już, jak jeszcze nic nie miałem i żeby to gdzieś tam wyjebać, to od razu na Instagramie, wiesz, piszę z jakąś kolejną kobietą, stary, że okej, spotkamy się dzisiaj wieczorem, żeby wyjebać po prostu te wspomnienia. A co do tych emocji, które mówiłeś, że jakby mam teraz to gdzieś dużo na głowie, na pewno mam, ale też co mnie bardzo, tak to rozbiło mnie emocjonalnie, to właśnie po śmierci taty, jak dostałem tej nerwicy takiej, że ja teraz jest i z tego się wzięła ta problem sercowy. Tak, ja miałem tak, że ja na przykład potrafiłem, siedzę sobie, gram na komputerze, nie, i nagle mówię, mamo, co się dzieje, nie? I nagle się zacząłem trząść bez powodu. Ja takie coś miałem no. I to mi przeszło. Byłem trzy razy na u psychoterapeuty, rozmawialiśmy, to mi przeszło. Ta nerwica po jakimś czasie sama przeszła, po chyba 2 miesiącach. Natomiast też w wieku tam, nie wiem, 30 lat, może troszkę więcej, spotkałem się z pewną dziewczyną i ona powiedziała do mnie i mówiłem jej o swoim tacie. No. I też się rozkleiłem jakby, nie? A, okej. I nagle ona powiedziała, Wojtek, ale tego nie przepracowałeś. Ja mówię, a co ci chodzi, minęło tyle czasu. Ona, no jak? Wiesz, każdy by powiedział, oj Wojtek, wiesz, nie, no wiesz, przykro mi i tak dalej. Ona powiedziała, ej Wojtek, nie przepracowałeś tego i tak dalej, że jakby wiesz. I ona mi mówi, kurczę, może faktycznie. Tak, ale to dobrze ci powiedziała, że dobrze, bardzo dobrze. No. Ona powiedziała, ej, tak nie chcę... Z tego, jak to było, jakby w taki sposób, że... Że wydawało ci się to zimne na pierwszy rzut oka, a z drugiej strony to było bardzo logiczne. Co jest, nie? Ej, ale co ty? Ty oczekiwałeś znowu takiego poklepania po plecach. A ona mówi, ej stary, tego nie przepracowałeś. I jakby to było, mówię, ej, ty masz rację. I wtedy poszedłem do psychologa to przepracować i faktycznie teraz mogę mówić o swoim tacie, o tym, co przeżyłem, bo to była moja najbliższa osoba.
On mnie wspierał naprawdę. Ja dzięki niemu na samym szczycie. A ty jesteś bardziej jak mama czy jak tata? No jak tata, ale też jakby... Masz trochę cech mamy. Tak. Myślę, że to ale tak to znaczy, że jak jesteś troszkę bardziej jak tata, to wydaje mi się, że twój stary byłby z ciebie dumny, nie? Dzięki. No był moim autorytetem. I wiesz, i właśnie przepracowałem to i teraz mogę wam mówić, rozmawiać o tacie, mogę rozmawiać o swoim przyjacielu, którego też znalazłem martwego w mieszkaniu, gdzie drzwi z kopa wyłamywałem prawie. Wiesz o co? I tego nikt na przykład nie wie o tym, nie? Ja straciłem najlepszego prawie że przyjaciela, który przychodził do mnie codziennie, się z nim widywałem, nie? Jakby przez wiele lat. Tak, ja go znalazłem w mieszkaniu. Miał pseudonim Pan Czapeczka, nie? Który leżał po prostu martwy, nie? Mega dobry ziomek w ogóle, dużo, ja wtedy, to było jedna właśnie z 6-7 sytuacji, kiedy pokałem jak dziecko, nie? Naprawdę, ja byłem wtedy. Jeszcze z Michaliną z Big Brothera. Nie wiem, czy kojarzycie, która tak się śmiała, taki głos, taki śmiech. Chyba była bardzo znana. Z jego przyjaciółka. Ja z Big Brothera kojarzę w sumie tylko Manuelę. No Manuelę. To jest ona? Z Manuelem. Okej. Stałeś się z Z Manuelem, no właśnie z Manuelem znaleźliśmy. Paweł. Ja wtedy po prostu zacząłem kopać drzwi, bo wiedziałem, że on tam może być. Wiesz, kopałem w te drzwi, jakby po prostu chciałem się wpierdolić i nagle sąsiad przyszedł, powiedział, ja mam klucze, nie? I ja wtedy otworzyłem to mieszkanie, wszedłem i wiesz... I po tych zdarzeniach ci się, znaczy jeszcze pewnie nasiliły te problemy z sercem. No... Czyli ja nerwice miałem jako dziecko tylko, bo tam też się rodzice rozstali, no i tam też widziałem czasem jakieś takie niefajne rzeczy. Ale to nie będę już wchodził w szczegóły. I miałem jedyne coś takiego, że... Bo tak jak ty mówisz, że siedziałeś i zaczynałeś coś tam trząść. Ja miałem coś takiego, już że... Już nie mam w ogóle. Ja miałem coś takiego, że siedzę i nagle mi się wydaje, że moje dłonie się robią ogromne. Że moje przedramię jest ogromne, stopy, wszystko, nie? I musiałem poleżeć z 15 minut i to wszystko wracało do normy. Że coś w mózgu się robi takiego dziwnego od nerwicy. Ale to minęło jakoś samo. To u mnie było takie coś, że dostawałem taki impact takich dreszczy, nie? Jak mój tata na przykład przychodził po całym dniu roboty, nie? Bo ja na przykład jak zaczynałem nagrywać filmy, to byłem tak no mało lat, nie? Po prostu fes. I zawsze miałem spinę o to, że wiesz, że on chce spać, nie? I ja w nocy muszę być cicho. Więc jak tylko słyszałem, że w przedpokoju, bo też byłem w mieszkaniu w bloku, jak wchodzi właśnie, to miałem takie... Ale chyba byłeś cudowo wychowany. Trochę surowo, no. Cudowo wychowany byłeś. Surowo, nie? No. Ale nie chciałem też, żeby widzowie to odebrali, że jakoś na litość, wiesz, tak. Nie, po prostu sobie pogadaliśmy, nie? Dobra. Natomiast chcę powiedzieć, że te wszystkie sytuacje, które gdzieś tam mnie spotkały w życiu, a było naprawdę wiele, jeszcze pewnie więcej różnych sytuacji, ciężkich dla mnie. Też, kurczę, także wiesz, babcia, no to bardzo dużo miałem sytuacji takich ciężkich dla mnie. No że to, teraz masz ciężki okres? Nie, wydaje mi się, że właśnie to mnie bardzo wzmocniło, bo i tak to co przechodzę, gdzieś tam przechodziłem, teraz akurat nie jest jakiś mega ciężki okres. Dużo się dzieje po prostu, wiesz, ale nie nazywam tego ciężkim okresem. Ciężki okres, problemy mega to mają inni ludzie. Natomiast na pewno mnie to wzmocniło mocno, ale też potrafię być emocjonalnym i może jestem twardy. Ale właśnie. Bo właśnie ja mam wrażenie, że ty się wstydzisz, Łez. No myślę, że tak. Nie chcę pokazywać słabości, nigdy nie chciałem. Nawet jak mi było ciężko, niektórzy na przykład pisali na Instagramie opisy czy na gadu-gadu. Jak ojeju, jakie życie jest ciężkie. Nigdy w życiu nie chciałem pokazywać słabości. No dobra, szczerze, to nie jest nic złego pokazać słabość. Ale właśnie... Bycie wrażliwym to też jest... Nie, ale nie lubię... Widzicie, bo dlatego kurwa internet jest taki, mnie, nie? W pewnym sensie też mnie... Tak, właśnie ja nigdy nie chciałem pokazywać ludziom, że... Bo ludzie to wykorzystują. Mam... Tak. Chuj. No. Ludzie tak wykorzystują tak, twoje tak. słabości. Pokażę, że jest ci gorzej, to oni ci dopierdolę jeszcze bardziej. Masz śmieciu. Pokażesz, siedzisz, że... to masz kurwa leżeć. Tak, pokażesz, że jest ci na przykład smutno, ja na to przykład będą teraz... cię jebać, że... O, na litość bierzesz, kurwa. Jasne, stary. No jest tak, dobra. Jest okej, ale na przykład właśnie z tym biseksem, czy jak teraz Sofii na przykład na kamerkach, to oni, o, dojebę gola na pewno teraz, kurwa, płaczę w chuj. Wiesz, ja mam z tym akurat luz, ale ludzie są, potrafią być zabiski, nie? Dobra, chciałem właśnie, żebyście dokończyli te tematy, ale ty, Bogdan, wcześniej odrobinę wspomniałeś o Magdzie, o swojej byłej dziewczynie i chciałbym przejść do kolejnego tematu, bo doszły mnie słuchy, ze swojego jednego źródła słyszałem, że... Podobno są pewne federacje w Polsce, freakfightowe, które planują zakontraktować twoją właśnie byłą dziewczynę Magdę. No, gdzieś tam jakby w ogóle... Czy ty słyszałeś o tym? Tak, no od samej Madzi w sumie, nie? O, czyli potwierdzone, okej. Tak, i jakby
W ogóle Madzia się mega fair też zachowała wobec mnie, bo my mamy takie coś, że ona sobie czasami bierze psiaka, Benka właśnie, no bo to jest pies, który gdzieś tam jeszcze w momencie, gdy byliśmy w związku, no to wiesz, razem gdzieś tam spędzaliśmy z nim czas, więc ona też się do niego przyzwyczaja, to raczej normalne, więc nie będę się tam rozwodził nad tym. W każdym razie wczoraj był taki moment, gdzie właśnie Madzia zabiera pieska na 4 dni, no i przy okazji żeśmy porozmawiali i Madzia sama gdzieś tam napomknęła do mnie, że no słuchaj, miał, może być taka sytuacja, że ja bym sobie tam gdzieś zawalczyła, nie, bo ona... Czyli na tym OnlyFansie średnio idzie? Znaczy, z tego co wiem, to idzie całkiem dobrze. Wiesz, na samym początku wiadomo... Zawsze dodatkowe siano, to dodatkowe siano. Tak, tak, tak. Wiesz, na samym początku wiadomo, zawsze jest boom, nie, że jest ten impact, nie, później jak już się męskie oczy gdzieś tam pooglądają co chcą, no to chcieliby więcej. Madzia tam się nie rozbiera, wiesz, do naga, tylko to są takie soft photos, nie? Tam nie ma nudesów, więc... Ale dobra, do OnlyFansa to tam przejdziemy najwyżej później, ale bardziej mnie interesuje, że jak ty patrzysz na to, bo jaka dokładnie federacja chce tej walki? Znaczy, ja się zapytałem, czy to była na przykład federacja Prime, bo zauważyłem, że Madzia zaobserwowała Dona Casio, nie? I Madzia powiedziała, że jakby różne są federacje, nie wdrażała mnie w szczegóły, nie? Ale no, jestem w stanie wywnioskować, że to między innymi może być to. Zadzwoniłem do niej też, do Madzi, że no słuchaj, bo też czy to byłby Prime i czy na przykład na programie Face to Face Casio może wyjść z czymś takim, że no ja kontraktuję twoją byłą czy coś, wiesz, żeby wiadomo, podkręcić atmosferę, to takie nawet mocne by było z jego strony. A rząd to zrobił specjalnie, żeby do ciebie wjechać? Nie, wydaje mi się, że nie, chociaż nie wiem, ale raczej nie. W każdym razie Madzia gdzieś tam nie chce mnie wdrażać w szczegóły, bo i też nie chce przez to, co mówię, zamykać jej drogi, bo ja uważam, że no, może sobie zawalczyć, nie? Jest to dla mnie takie, co ja czuję w tym momencie, no takie coś, że okej, jakieś takie... Bo na pewno będą tematy wasze tam poruszane. Ta, no ale to wiesz, z tym mam luz w każdym razie. No takie, kurde, zobaczyć na przykład... I teraz pojawia mi się dylemat, nie? Czy chciałbym zobaczyć moją byłą dziewczynę na przykład w federacji konkurencyjnej, nie? Jeżeli chcę podjąć tą decyzję, czy jednak spróbować przeforsować ten udział w mojej federacji, nie? I to jest taki dylemat, nie? I w sumie jakby cały czas się zastanawiam, bo Madzia na przykład jest otwarta na to, żeby zawalczyć o jakby... W fejmie. Tylko ja... To jest dla mnie takie coś, że zaraz będą na przykład komentarze w stylu teraz byłej załatwia roboty, nie? Ciekawe, co ona na niego ma, wiesz o co chodzi, nie? Że zaraz będą tego typu komentarze i po prostu ja troszeczkę jestem w takim punkcie, gdzie naprawdę z wielu frontów można we mnie po prostu uderzać i każda taka, kiedyś mógłbym to przekminiać trochę inaczej, że dobra, to dawaj, nie? I byłby luz, że w sumie, no dobra, jego była, to tam sobie chce zawalczyć, a on to przeforsował, spoko chłop, nie? A teraz będą takie przekminy. No ale ogólnie, jeżeli chodzi o mnie i o udział Madzi gdzieś tam w konkurencyjnych federacjach, spoko, nie? Okej, a ty Wojtek, co ty myślisz, że to jest okej ruch ze strony, bo wy się teraz dogadaliście z wszystkimi federacjami, że sobie tam pomagacie, wypożyczacie zawodników i co ty myślisz o takim ruchu? Znaczy, Patrycja moja była dziewczyna, walczyła w Prime, jakby... Tak, ale to chyba, bo Patrycja twoja była dziewczyna, ona jest znana z jakiegoś programu. No była znana z tego, że znaczy najpierw gdzieś tam my się pokazywaliśmy, potem była w Love Island, no i potem zobaczyłem jakby. Tak, ale ja na przykład Magdę bardzo lubiłem i dalej bardzo lubię, bo ja pamiętam takie małe rzeczy, że ona, jak ja montowałem kiedyś 2 dni pierwszy odcinek Goats, to ona sama mi zaproponowała, że mi kupi żarcie, nie, jak przyjeżdżali. I ja pamiętam takie rzeczy, nie? Bajgla mi kupiła. Ale żeby też być sprawiedliwym, no Magda głównie jest znana w sieci, że była dziewczyną Boxdela. I że bardziej to odbieram, że tak jak na przykład wtedy to mogli powiedzieć, że biorą dziewczynę tam, co ona była? Love Island, tak? Ta twoja? Love Island. Tak, że biorą, wygrała czy uczestniczka? Nie, ale była postacią, to daleko zaszło. Okej, czyli że biorą tam jakąś finalistkę Love Island, nie? A tutaj bardziej jest to chyba skierowane, ja to tak odbieram, że biorą po prostu byłą dziewczynę Boxdela, żeby uderzać Boxdela. Ja tak to odbieram. I nie chcę, żeby Magda się obraziła, znaczy, ja ciebie, Magda, myślę, że... bardzo lubię, ale no tak oceniam, takie jest moje postrzeganie, nie? Może że w tym momencie, kiedy... Znaczy mi się wydaje, że nawet Madzia sama jest świadoma tego, że jeżeli to jest jakiś jej punkt negocjacyjny, nie? Żeby jakby wziąć ją, żeby we mnie uderzyć, to hulaj dusza, niech ona sobie podbije stawkę i niech sobie zarabia też, nie? Ja ogólnie powiem wam szczerze, że
To jest dziewczyna, która nie wykorzystywała w ogóle w trakcie tego 8-letniego związku ani tak, trochę. Tak, bo ty ją mało eksponowałeś. Mało, no. Tak, tak. I jeżeli ona może teraz zarabiać w internecie, może nieważne, czy OF, czy sobie zawalczy, czy sobie streamuje. Ja mam takie coś, że to jest moja była kobieta, ona ma wolny odjazd totalnie i ja nie mam w ogóle prawa. Znaczy oceniać zawsze można, nie? Każdy z nas może ocenić. Widz, który tam jest przed kamerą, też będzie oceniał i prawdopodobnie rzuci tu jakiś komentarz. Czy pozytywny, czy negatywny odnośnie tej sytuacji. Ale ja nie mam w ogóle do tego prawa, by zmusić ją do tego, by nie robiła OF-a i nie mogę używać argumentów, no bo ty jesteś moją byłą dziewczyną i będzie to gdzieś tam we mnie uderzać jakiś efekt uboczny tej... Ja nie mogę tego, bo to miód ma. I to może być efekt uboczny, który będzie we mnie uderzał, nie? Albo walka w konkurencyjnej federacji, zaraz jakieś pytania, nie? A czy Boxel robił to? Czy Boxel jest taki, owaki i tak dalej? Dobra, to inaczej ci zapytanie. Wiadomo, że nie możesz na nią wpływać, ale przypuśćmy, że jednak masz totalny wpływ, to byś wolał, żeby zawalczyła, czy w ogóle nie walczyła? Jakbym miał pełną kontrolę nad wszystkim, to wolałbym, żeby zawalczyła w fejmie. Ale to jest też... Bo muszę to dokończyć, żeby nie było też później jakichś takich zawirowań. Fame to nie jest tylko moja federacja, tylko są jakby cztery głowy i tutaj priorytetem w wyborze zawodnika nie będzie to, czy jest to ktoś z rodziny i tak dalej, tylko to, jaki ktoś ma community w danym momencie, hype i tak dalej, więc zawsze się tym sugerowaliśmy. A z kim byś się widział w Fame'ie w walce? W Fame'ie? Ona nie ma chyba jakichś realnych wrogów. Nie wiem, z Malinowską mnie się bije. Okay. Jedna sprawa. Tam powiedziałem, że większe zaangażowanie to do wycięcia. Co większe zaangażowanie? Powiedziałem, że tam dziewczyna Boxdela, bo ty też powiedziałeś, że większe zaangażowanie. To jak ja bym nie był zaangażowany w relacji z Patrycją, to będziecie widzieli. O Jezu, jak ty się ryjesz takimi rzeczami. Ale zawsze może to. Tak, ale to możesz w ogóle podejść i powiedzieć to na koniec, a nie w trakcie. Bo ja bym nie chciał ciąć tych podcastów. To nic innych a mogę dać po prostu tą rozmowę, jak mówisz, nie, że proszę to wyciąć? Nie, nie. To było śmieszne. Nie. Ale mogę ci zapytać pytanie, które będziesz mógł wyciąć. Że ty mi? Tak. I że mam to wyciąć? Nie, jak będziesz chciał. Czy zrobiłeś ten podcast po to, żeby odwrócić uwagę od, powiedzmy, bieżących spraw, jakie są? Że ten teraz? Tak. Przecież my to planowaliśmy od kwietnia, maja. Okej. Okay. No i chcemy tak to robić co 3-4 dni. No powiedziałem ci, że wjeżdżamy, że zaczynamy nagrywać. Poza tym kolejna rzecz jest mocny taka... Gość. Mocny gość. Nie, bo znaczy ja bym to w ogóle wyciął, bo widzowie będą zarzucali, że tak jest, że to jest teraz odwrócenie uwagi od tego, co no nie, no teraz tak naprawdę rzucamy wariograf. To wariograf też jest odwróceniem uwagi? No. Przecież internet ciśnie. Nie, w ogóle... Bo ja jestem w internecie tak długo, że ja wiem, na co się pisze. Jak myślisz, że jestem zaskoczony, że wrzucając podcast ludzie będą mnie atakować? To jest kurwa logiczne. Ale też bym chciał w ogóle dodać, że... Ja im się nawet nie dziwię. Ja dostałem tyle wiadomości takich tobie spiskowych, że ten wyciek kamerek z Sofii to jest w ogóle... Ja żyję taki mindfuck. Ja was pytam, o czym będziemy gadać? Że my odpowiadamy z Boxdelem za wyciek kamerek z Sofii, że on wyciek od nas. No w ogóle wiem, że nie, ale już miałem takie... Kurwa, geniusze, wiesz co, wy wrzuciliście to, żeby odwrócić... O, chłopie, co my na jutro mamy zaplanowane? Żeby odwrócić uwagę od tematów... Ale nie, w ogóle, bo ludzie, przez to, że w tym etapie też Pandory był taki moment, że była bardzo duża analiza manipulacji i tak dalej... No jasne, jakby... To, czekaj, to wszystko, każda nowa treść, niezależnie jaka byłaby tematyka, była traktowana jako odwrócenie uwagi, albo skupienie się na czymś innym i tak dalej. Jeżeli... biorąc pod uwagę tą opinię ludzi, to ty nie mógłbyś wrzucać treści w ogóle. Tylko... Bo to jest tak jak w polityce. Jak się coś nagle zaczyna dziać, ludzie mówią, o, teraz jest gadka o tym. Na pewno politycy pod stołem robią jakąś ustawę. Na pewno tak, że jest to odwrócenie uwagi od tego. To często w polityce się zdarza takie coś, a często pewnie tak możliwe, że jest czasem. A ludzie czasem aż nad wyraz to interpretują. Znaczy, ja jestem na przekonany. Pewno nadwyraz, ogólnie interpretacja pewnych rzeczy w internecie i to chyba. Dobra, to żeby była jasność. Boxdel, od kiedy my jako goci planowaliśmy podcasty? No już długo przed Pandorą. Mi się wydaje, że... Zgadza się, ale nagle już to robimy. No tak, bo ja powiedziałem, jednak, też przecież ci mówiłem, że wrzucamy podcast z Boxdelem i przykładamy się do goats. Zaczynamy się. I mamy tak, 3 vlogi i to publikujemy. Ja nawet, to będzie tak, że wariograf, podcast,
vlog od razu latuje. 3 dni z rzędu ładujemy teraz. No git, ale nie, w ogóle wiemy, że mamy te sceny już przygotowane, zrobiliście swój podcast, więc lecimy dalej za ciosem, robimy te podcasty. No wy tak, tak długo na górze robiliście ilość, ten... Ta ilość tych wiadomości, która takie była wczoraj, ci tak pisałem, o czym będziemy gadać, czy mówię, zapytam ciebie o to, bo pewnie widzowie też by chcieli wiedzieć. Nie, no dla mnie to jest w ogóle lajtowe pytanie. Luz. Tak. No wiesz, tak długo na górze powstawało to studio, które miał zrobić boxy, że pomyślałem, jebać, zrobimy tutaj. Bo akurat stały kanapę, mówię, stawiam kamery, jedziemy, bo będziemy się cackać. Na pewno, ja uważam, no, na pewno to też to, co zauważyłeś, że w necie jest wszystko dosyć mocno hiperbolizowane. Z tego względu, że tak jest po prostu, wszystko jest nad wyraz interpretowane i wszędzie są szukane teorie spiskowe. Tak, choć uważam ogólnie o tej polityce, nie, że zasłony dymne są mają miejsce, pewno, tylko właśnie... Ale to jest w ogóle niesamowite, jak my sobie ufamy, że Wojtek podejrzewa, że ja z Boxdelem uknuliśmy akcję, że wypuściliśmy kamerki Sofii, żeby odwrócić uwagę od naszego podcastu. Chciałbym zaufać wam w 100%. Ja pracuję nad tym. Ja nie mogę sobie powiedzieć, że to, co powiedziałem na wariografii, nie mogę powiedzieć, że ufam Boxdelowi w 100%. Nie mogę powiedzieć, że ufam tobie. Dobra, 100%. A komu ufasz bardziej? Boxdelowi czy mi? Jak na ironię, stary, to chyba tobie. No. Idiotka! Ale ty też jesteś spoko gościem. Co się stało? Padają baterie, czy co? Nie. Okej. Nie no, stary, wiesz jeszcze... Jak chcecie, wiecie, dla mnie to długa jest... Długa droga przed nami, ale odbudujesz to zaufanie. Na przykład tobie nie bardzo, wiem, ale nie tak wiadomo, szczerze... Nie wiadomo. No nie wiadomo, ale tak szczerze ufam tobie trochę bardziej niż kiedyś i lubię ciebie bardziej na pewno niż kiedyś. Coraz bardziej ciebie lubię. No ale na pewno, stary, no kurwa, no ciężko jest tak odbudować zaufanie. Stracić zaufanie możesz tak. Chociażby to pokazuje, no dobra, to, że ale ja... To też jest trochę takie obracanie kota ogonem, no bo na twoim koncie... Ostatnio na twoim koncie było... Gdzieś tam były takie rzeczy, które na przykład na pewno mi się nie podobały. Na pewno. A narracja jest wprowadzona taka, jakbym ja był naprawdę najgorszym człowiekiem. Nie najgorszym człowiekiem. Nie, ale Wojtek, nie. Ja na przykład Wojtek, czy ty mi kiedyś okłamałeś, Wojtek? Tak szczerze to nie. Ty często robisz, że czegoś specjalnie nie mówisz, często ale nie, nie kłamiesz. Wiem. Na przykład tak. Jak coś ci mówię, że nie wiem, to nie wiem. Ale nie kłamę. Szczerze cię nie okłamałem. No, właśnie ty mi się wydaje, że masz sporo takich dziwnych wad. Ja uważam na przykład, że twoim wielkim problemem jest przejmowanie się bzdurami. Takie w chuj, nie? Że ty się w chuj... Boże, na wyraz się przejmuje. A najgorsze jest to, że ciebie można trollować. Że, ale Wojtek, źle wyglądałeś w tej koszuli na tym podcaście. I ty już, to ja nigdy już jej nie założę, bo ludzie mi piszą. No, oni cię tak, trollują. Tak masz. Tak, ale nie aż tak, Sylwek. Nawet jak miałem tysiące wiadomości czasem, to ja się, wiesz co, z biseksem też może przez tyle czasu to faktycznie mogło wjechać już trochę, że chcesz powiedzieć, kurwa, no nie jestem, po co? Ale to też nie było aż tak, że... No ale jak widać, ciało to w głowie, prawda? Ale nie, biorę to pod uwagę. Ludzie ci często trollują. I analizuję to na pewno, nie? Że właśnie powinieneś być bardziej... Mieć wyjebane, jasne. Tak, tak. Im bardziej masz wyjebane, tym na pewno łatwiej ci się żyje. Co znasz ten tatuaż z azjatyckim? Wiada, nadzieja, miłość. Okej. Okay. Pierwszy tatuaż. Kupiony za... To były takie pierwsze pieniądze, jakie zarobiłem, pierwsza wypłata, jaką zarobiłem ze studia filmowego. Tylko 18 lat. Okay. Dobra, no to mamy przegadany studia. Też ten temat. Jakie wy macie kolejne? Takim mocnym tematem ostatnio był też ten multi, ale wydaje mi się, że Gimper też już to poruszył i tak dalej. Też tego multiego tak nie kuma tej damy. Tam widziałem, że jest taka dziewczyna, która jest hiper wrażliwa, tak? Czy taka bardziej... Nie. Tam była taka sytuacja, że Multi pokazał trailer do swojego nowego traka ze szpakiem i to był taki trailer... I też mu pocisnął, że Wardynga to już robi. Tak, tak. Wardynga jest modny gość. I jesteś zaangażowany. Tak. Wywołałeś dramę. Później Multi mu odpisał tam jakby jakiś... Nie, ale czekaj, ja opowiem Wojtkowi, bo żeby tak bardziej, że on powiedział, że w jakichś ciuchach robi chyba teledysk i w lesie, nie? I ktoś tam powiedział, Wardynga w lesie to już siedział 10 lat temu, że jesteś wolniejszy niż 40-latek. Czyli głupota. Tak. Właśnie o to chodzi, że taki zwykły trolujący... Troll. Typowy troll. I chodzi o to, nie z dupy. Że z konta Multiego zostało napisane, że taka spina jakaś powstała, że co ty w ogóle coś tam gadasz? Nie pamiętam dokładnie, byśmy musieli sprawdzić. Zresztą osoba, może Multi cię nie lubi wyjątkowo.
Ale jest duże podejrzenie, że to niby pisała jego dziewczyna. Susu X Kitty, jego dziewczyna, okay. Nie? I pisała z konta Multiego. Niby tak, tak, no. Okay. I wywołała się wielka drama, i, bo tam jeszcze Shinee zareagowała i napisała, że ta dziewczyna chyba jest jakoś dziwnie zazdrosna, bo zareagowała, jak mieli kontakt z Multim i później ona... Multi przestał odpisywać, Multi już na to wszystko odpowiedział, że to jednak on pisał te wiadomości, że po prostu mu się trochę... No i czyli Multi wziął na siebie... Ale nie wiem, nie, no nie mam dowodu, znaczy, że ogólnie chłopaki nie, jest nie, tak, nie. Że Susu X Kitty jakby jest takim turbo oparciem dla Multiego. On mi też no. Jakby gadał, że wiesz, to jest taka jego naprawdę, że pierwszy raz znalazł taką dziewczynę, która wiesz, jest mega zaangażowana w ten związek, ona go bardzo kocha i tak dalej. Ale rzeczywiście są takie pewne aspekty, gdzie widać, że ona jest naprawdę mocno zazdrosna, no. Nie? I to jest taki fakt niepodważalny, że nikt nie może jakby podważyć tego, ale to też są takie cechy. Ale byście już to nazwali tą zazdrość odrobinie toksyczna, że ona gdzieś miała pretensję, że Shinee wchodzi na czat i coś tam gada? No biorąc pod uwagę ten czat, można to nazwać tak, ale są też takie, są takie związki, że na przykład ktoś naprawdę tego partnera widzi tak, wiesz, że on jest jego i tak, może ale to jest to toksyczne, taki, czy nie jest? To jest taki was? Case, to chyba był taki case z Lexi, która powiedziała, że ona na przykład lubi być bardzo kontrolowana, tak? Aha. I lubi chyba też kontrolować, tak? No, jakby są gusta i guściki, niektórzy mogą to uznać jako coś toksycznego, a niektórzy za coś bardzo normalnego. No ale właśnie nie? Chciałbym poznać wasze zdanie, czy wy uważacie, że to taka zazdrość... Znaczy, ja po prostu... Jest toksyczna, ja po prostu lubię być tak po środku, jeżeli chodzi o relacje, że ani nie być skrajnie zazdrosnym, ani też nie mieć totalnie wyjebane. Że jakby możesz puścić dziewczynę z koleżankami na imprezę, bo są tacy goście, co na przykład nie puszczą dziewczyny z koleżankami na imprezę, tylko trzymają ją w domu, nie pozwalają wychodzić, albo idą z nią i pilnują. Nawet znam gości, co wiesz, nawet byłem świadkiem na imprezie, jak gdzieś tam byłem ostatnio w Hiszpanii, gdzie po prostu siedział sobie gościu z blondynką, podszedł inny koleś, tylko spojrzał na nią, a tamten tylko od razu popchnął, nie? I wiesz... No to już chyba jest toksyczne, to jest takie, to jest kogoś toksyczne. Się bije, nie? Wiesz, ale tutaj chodzi o ocenę akurat tego case'u. Tego case'u? No, takie już odpisywanie za kogoś, z swoich social mediów, podając się za kogoś. Tylko, że nie ma na to dowodów, nie? Nie ma, ale Multi zaprzecza. Case Kacpra Bońskiego to jest... Kacper tak robił, że odpisywał? To. Nie, bo Kacper Boński napisał kiedyś do jednej twórczyni, a odpisał... Chyba jej chłopak i zablokował go. A, to chodzi się o Roxy. To Kacper opowiadał, to wywiadał się. I Roxy też miała pytania o to. Chyba tak. Ja jak miałbym to ocenić, to ja ogólnie nie chciałbym mieć takiej partnerki, że ona mnie tak gdzieś mocno dominuje. Że wiesz, tak, tylko że... trzeba tutaj zaznaczyć, że gadamy tak. Na domysłach. Nie? Tak. Ale nie zaprzeczy. Tak, ale totalnie jakby nic nie mam do tego, nie? Co, jak wygląda ich związek. I jakby każdy ma, to jest, jakby ja zawsze mam na to wyjebane po prostu. Jeżeli ktoś lubi, wiesz, ktoś ma otwarty związek, nie? Tu na przykład miał, może w ten sposób. Nawet Gimper mówi otwarty, że ma dokładnie. Otwarty związek. Dokładnie. No. Ja, jakby nie oceniam tego, nie? To jest jakby jego sprawa, może oni tak lubili, nie? No. Jeżeli ktoś na przykład lubi być totalnie dominowany i tak dalej, spoko, to jest jego związek, nie? Jeżeli ktoś lubi mieć balans, okej. Okay. Jeżeli ktoś ma nawet taki związek, że kobieta nie chce w nocy spać z mężczyzną, tylko są dwa oddzielne łóżka, bo komfortowo jej się leży, po prostu samej, nie? I też są takie case'y, okej, okay, zajebiście. To Wojtek, jest ty wyglądasz na takiego, który lubi być dominowany. Stary, ale to jest... Dla mnie to jest jakaś abstrakcja. Dlaczego? Bo jakby na jakiej podstawie, czy moja aparycja... No jest, a kumam. Zwykły żart. Ale to mnie stanowi właśnie... Właśnie widzisz, to jest to trollowanie. Bo ja chciałem ci odpowiedzieć, a ty serio, jeżeli żartowałeś, to nie, raz. Żart. Przecież gadaliśmy już o tym na koce. Nie. Nie właśnie, Wojtek lubi dominować. Lubi dominować, ale to chciałem ci odpowiedzieć. Natomiast stary, wszystko chyba, wiesz, no nie można, trzeba być jakby gdzieś tam tolerancyjnym na inne związki. Też jakby każdy lubi inaczej. Tylko, że możesz dać swoją opinię na ten temat, ale ja dobrze nie krytykuję. Nie jestem gościem, co by pisał, przed kompem no dobra, a z drugiej strony na przykład jakbyśmy mieli też ocenić jeszcze ten case na końcu właśnie Susu i Multiego, to może na przykład Multi miał takie związki, w których odczuwał na przykład totalny brak takiego zaangażowania, okay, no. Mogę tylko gdybać, nie? I na przykład jego emocje w pewnym momencie były na -2, nie? I nie na zerze i znalazł w końcu kobietę, która wjebała go na dodatni, nie?
bo wykazywała zaangażowanie na przykład 300% większe niż jego poprzednie partnerki. Tak, ja wiem, do czego ty pijesz, bo właśnie są, każdy człowiek ma inną emocjonalność i właśnie multi to może odbierać, że jak ona jest zazdrosna, ona musi mnie bardzo, dokładnie, bardzo kochać. Dokładnie, czuje się szczęśliwy, bo czuje się w końcu kochany. Ona może to zostawiać w ten sposób. Ja na przykład wolę coś takiego, gdzie jedna dziewczyna nie jest taka overprotective i nie jest taka bardzo sprawdzająca, bardzo taka, że naskakuje na ciebie, to się przytula, buziaki, na pewno Mikołaj, na pewno i tak dalej. Tylko wola dziewczyna jest taka bardziej na pograniczu neutralności i delikatnie zimna, ale też, ale też potrafi być kochana i dobra. Ale że nie ma tych takich uczuć, za dużej tej eskalacji uczuć. Okej, no bo widzicie, bo to też się bierze, nie chcę kurwa tu robić psychoanalizę, ale to też się bierze chyba też z naszego dzieciństwa, że jeżeli o ciebie rodzice bardzo dbali, to nie masz tej potrzeby, żeby ktoś o ciebie bardzo dbał teraz, nie? Uważam, że delikatnie moja mama była nadopiekuńcza i ja na przykład tego nie lubię, nie? Nie lubię nadopiekuńczości. A czyli czekajcie, bo chcecie powiedzieć, że jeżeli w dzieciństwie otrzymywaliście jakieś bodźce, na przykład wiecie... Ale to też nie jest żelazna zasada. Wydaje mi się, że w ogóle dzieciństwo... Bo ja mam na przykład takiego kolegę, nie, który na przykład też miał nadopiekuńczą mamę i on na przykład z kolei musi mieć nadopiekuńczą kobietę. Ona musi ugotować i ten. Każdy człowiek inaczej to wszystko później interpretuje, inaczej działa. Ale, dla jednego zazdrość będzie toksyczna, a dla innego będzie dowodem miłości. Dlatego związki to tak ciężko jest oceniać, bo wszyscy jesteśmy inni i wszyscy lubimy coś innego. Ale na przykład to w ogóle uważam, nie, trochę za żenadę, nie? Wiesz, w sensie ten case tego, że ktoś miał nadopiekuńczą mamę, ona mu gotuje i tak dalej, i moja kobieta też mi musi ugotować i tak dalej, bo to jest trochę jakby chciał sobie ze swojej kobiety zrobić swoją mamuśkę. Ale to często tak jest, wiesz, że jakby rodzice są niby naszymi wzorcami w jakiś sposób i później myślimy, że takiej osoby właśnie musimy znaleźć to związek. I często się mówi, że kobieta szuka mężczyzny takiego jej tata. Z wyglądu czy z charakteru, tak. To często tak się mówi. No dobra, jeszcze domykając ten case, to też przecież chodziły plotki, że trochę ta grupa, że był tam Bandura z Multim, jak to się nazywało? Bungie. YFL. YFL. I to dalej istnieje, to jest label. Tak, ale chodziło o to, że się oni od chłopaki odbili i że tam też chodziło coś trochę... YSL. Jest taka firma. YSL. Też chodziły takie słuchy, plotki, że to tam mogło chodzić też o tą partnerkę Multiego, że ona się pokłóciła z jakimś chyba członkiem. Tak. No Multi to tłumaczył na streamie, to w kwestii tego Wronka, nie? Więc tylko i ten Wronek co walczy. To ten Wronek co walczy. A to co chodziło między tą Susu? Ja nie rozumiem, nie znam całkowicie tego... Znaczy tam był taki case, że były plotki na Twitterze, że ludzie uważali, że to Susu X Kitty jest powodem rozpadu Bungie, nie? No ale Multi tam wyjaśnił to. I ty to chyba potwierdziłeś w ogóle na aferkach. Znaczy ja przeczytałem tego newsa. Ty to potwierdziłeś na aferkach. Ja wiem, że ty chcesz ode mnie wyciągnąć to na tym podcaście. Ale ja powiem tak, ja z mojej strony chcę powiedzieć, że nie wtrącam się w to, ponieważ to są jakby takie rzeczy, które są wewnątrz ich i tylko oni wiedzą, jaka jest prawda, nie? I po prostu tak bym domknął ten temat taką klamrą, nie? No. Jeżeli... Ale nie robimy tak. Zobacz, padnie ci na jednym, to zmieniasz. Ale jak nie padnie, to się zapisuje. To tak, to posłuchajcie. Wyłączył jedno, inne niech działają, dalej nas nagrywają. My nie przerywamy rozmowy. Zmieniasz jedną, padnie druga, zmieniasz dopiero. A nie, że przecinamy, robimy, wiesz, jakieś kurwa manipulacje. Nie. Inne niech działają. Zmień w jednej, a reszta niech leci. Ale właśnie musimy... I to też zostawisz, to też możesz zostawić. Tak. Tutaj przecinanie będzie polegało na zmianie kadru, więc tutaj można sobie Tak. Dlatego mówię, że nie trzeba wyłączać wszystkich, tylko sobie, wiesz... Docelowo, bo tym nie powiedzieliśmy, że chcemy robić tak, żeby te podcasty były na żywo. Tak, że ja tu się postaram zrobić takie okablowanie, żeby w ogóle nie padały te baterie, bo już mi tam wytłumaczyli, jak to zrobić. Właśnie, żeby to było internet, jakieś takie, że jak nawet prąd wywali, żeby działało i że będą guziczki i będę sobie ten montował na bieżąco, nie? I wtedy będzie zajebiście. Tylko, że wtedy, Wojtku, nic nie będzie można wyciąć. Spoko. Gitara. Będę mówił next. Trzymamy jeszcze jakiś... A, ty chciałeś jakiś temat poruszyć, którego ja nie znam. Nie, no wiesz co, ja ogólnie jestem mega twitterowiczem, nie? Bo ja siedzę na X-ie akurat bardzo dużo. No jedyne, co mi jeszcze tak wpadło, o czym w sumie taka stara gwardia nie pogadała jeszcze, to jest taka ekipa Dresscode, nie?
To są takie chłopaki. Taka... Ja, bywałem na ich imprezach czasem. Tak, to jest taka grupa, która jakby... Oni są określani przez twitterowiczów jako banany z Warszawy. Mhm. Ostatnio była taka drama z Erykiem Moczką. Tak, to są tiktokerzy, instagramerzy, youtuberzy? Tiktokerzy slash... no, muszę powiedzieć to słowo raperzy, choć... Jeden z tych ziomków był w ogóle w ekipie DJ Ademo. Tego pozdrawiamy w ogóle. Mm-hmm. I Karolina też Mrozicka. A, ona też tam tak. jest. Tam, a, co oni ten dom wynajęli tam na Cyprze albo na Malcie? Okej, na Cyprze, ale to im no w ogóle nie poszło. No i ten projekt okazał się, że tak nie do końca poszedł, bo tam było po 1000-2000 viewsów na odcinek. A ile oni tam zainwestowali w to? No, no myślę, że Remo tutaj dosyć dużo, dużo stracił. Nie chcę rzucać kwot, ale no, myślę, że były to setki tysięcy. Mm-hmm. Nie wypaliło im to. W każdym razie oni... Mają też taki podcast Girls Code, nie? I to są te dziewczyny tych chłopaków po prostu, które mają taki podcast i sobie opowiadają. Ostatnio była taka afera z... Ostatnio była taka afera z Ines. To jest dziewczyna Bagiego. Jednego, nie wiem, kim jest Bagi. No, jednego z takich szefów w ogóle jakby w tym dress code, chociaż nie wiem, kto tam jest hercem. I oni są bardzo zasięgowi ci twórcy, bo ja nigdy nie słyszałem. Oni są... Ale te imprezy chyba są popularne bardzo, wiesz? Że idziemy na dress code. Ja jakby tam byłem chyba z raz tylko, ale przewijałeś to często w Warszawie, że ludzie mówią, o, impreza dress code. No dobra, i co z tą No i na przykład oni stary ten, oni robią takie, wypowiadają się o takich rzeczach, że influencer, że bycie influencerem to jest na przykład mega trudne, że to jest hardcore. Albo ale na przykład, serio to mówią, czy trolują? Żeby nie, mówią serio, że oni naprawdę w to wierzą. Okay. Nie? Tak samo na przykład jedna a dziewczyna... A jak to argumentuje, że bycie influencerem? Ja myślę, że no, bycie influencerem nie jest trudne jako praca aż tak bardzo. Jest trudne bardziej psychicznie obciążające, nie? Tak. Jest oceniany z każdej strony. Tak, tak, psychiczne obciążenie. Ja uważam, jako... że... Ja na przykład jestem dużym twórcą, no ciągle nie, no, jestem oceniany, jest, teraz mam na pewno cięższy okres, ale ja wciąż uważam, że to jest easy robota. Ale to stajesz, o której chcesz, kładziesz, o której... Easy robota, no tak, tak, ale no to wyrabiasz robota. Tą psychikę, przez te 10 lat sobie wyrabiasz tą psychikę, żeby mieć siłę. A jak nie wyrabiasz, a nie każdy wyrabia. To po prostu nie jest dla niektórzy, każdego niektórzy, zawód. Niektórzy, no, o to mi chodzi. Ostatnio na przykład... Naprawdę nie jest dla każdego, bo wiele osób po prostu się podłamuje, czy potem wpada w dragi, czy w jakiś alkoholizm, czy na przykład... Jeszcze gorzej, nie? No to podejrzewam, że jakby poszli do normalnej roboty i byli obciążani przez szefa, bo szef się też na nich na przykład drze, to też by mogli popadać. Po prostu mają słabą psychę i by prędzej czy później i tak popadli. No na pewno presja jest większa, nie? Znaczy w ogóle case tych ludzi z dress code'u jest taki, że oni, na przykład ten Eryk, on miał takie, oni robią wirale, takie jakby na TikToku z tej muzy od nich. Oni mają bardzo dużo ludzi na tych eventach i tam rzeczywiście wygląda to tak, jakby to się finansowo spinało, same te imprezy dress code'u, ale tam jest takie coś, że oni, ja nie wiem, czy oni to robią specjalnie, żeby pokazywać, że są takimi naprawdę bananami, że mają wyjebane i tak dalej, są takimi buntownikami. Czy oni to, czy to jest specjalnie, czy to jest naturalnie, że oni naprawdę tacy są, nie? Bo jeżeli tacy są i na przykład jednej z dziewczyn, na przykład tam widziałem też takiego TikToka, przeszkadza to, że ona na przykład na sieciówce ma ciężko trenować na siłce, bo gdzieś tam się sufit zapada czy coś, normalnie ludzie tam trenują i to jest normalne miejsce, ale w jakiejś siłowni za 800 zł, gdzie jest karnet, nie? To już w ogóle, no tam jest fajnie, tam bym chciała sobie ćwiczyć, nie? Że powodem na przykład tego, by iść na siłkę jest to, jaki jest wartość karnetu, no to już dla mnie jest, to już jest na przykład odklejka, taki, nie? Może taki mają, kiedy mają wizerunek sobie taki. No właśnie, dlatego o to mi chodzi, nie? Że jeżeli robią to specjalnie, to kumam. Żeby ludzi wkurwić, żeby zbudować sobie zawsze. Tak, tak. No bo... Z drugiej strony, że to są bogate dzieci, mają pieniądze i se kurwa wydają na siłownię dla mnie 10 koła, nie? Ja im tu mogę zrobić siłownię, mogą mi płacić dwa koła za karnet, nie przychodzą. Jeżeli ja dostałem wiadomość o kurtce, jaką powiedziałem na afrykowym podcaście, że kupiłem kurtkę drogą, w chuj. I to faktycznie dziesiątki wiadomości, że... No to jest takie dziwne. Ja chodzę do pracy, zarabiam tyle, a ty... Jak ty możesz się chwalić tym, że kupiłeś taką kurtkę? Ale ostatnio jest bardzo duża... No ja reprezentuję bardziej tą grupę, o której ty mówisz, bo ja też tak nie przykładam uwagi do ile coś kosztuje. Na przykład to dostałem od WK Dzik, ja też nie przykładam, a to się dobrze 100 zł. Chcę się dobrze czuć po prostu w ciuchach. Klapek od was dostałem na fejmie, a skarpety... Jasne, ale masa ludzi po prostu jest takich, których po prostu będzie... Ja myślałem, że to już minęło. Ale coś. To jest bezcenne. Medalion, który miecha. Ale zobacz, bo też jedna osoba, mój kumpel ze Stanów, powiedział, że w Stanach tego w ogóle nie ma.
No. Że w Stanach jest tak, że ktoś ci wyjdzie z chainem za 300 koła, oni powiedzą, kurwa, zajebisty chain, mega, że ci się powodzi. Ale w Polsce też tak jest. I się dalej. Ale to jest takie postrzeganie ludzi, że o, jesteś zajebisty, bo masz drugą nie, rzecz. Ale że ci się powodzi, wtedy odnoś jeszcze większe sukcesy, kup sobie jeszcze lepsze auto. Dobrze, ale Wojtek, teraz popatrz na to z drugiej strony, nie? Musisz to zrozumieć. No, no. Myślę, że to w ogóle jako osoba z biznesu to kumasz. Polska jest krajem, gdzie gdzieś tam ta inflacja i tak dalej powoduje podwyżki cenowe. Ludziom na przykład nie rosną wypłaty. Wiem. W standardzie społeczeństwa, stary, w naszym kraju jest tak, że ludziom się ciężej żyje. Ja to widzę na przykład po DM-ach, jakie dostaję, że mam bardzo dużą częstotliwość. Jest masa ludzi, którzy proszą o pieniądze. Na przykład, żeby pożyczyć czy coś, tak. Nie? Jeżeli tam komuś brakuje blika 100, to czasami na przykład dam bliczka, nie? 20 zł nawet. Tak, robię takie ruchy czasami. To są wiadomości dziennie, kiedy ludzie proszą o pieniądze. Tak, ale są na przykład tacy ludzie, którzy mówią, że czy pomogę im w spłacie kredytu, na przykład 10 koła, nie? Tak. No to wiadomo, uzależnienia że... Uzależnienia od długów. Ja kiedyś problemy. Nie miałem takich DM-ów. Nie miałem ich tak dużo, nie? Teraz mam ich 20 razy więcej niż rok temu. Tak, to są czyli codziennie. Czyli widać, że nastąpiła jakaś regresja jakości życia, chociażby możesz to wydedukować z tych ale DM-ów. Ale też wynika to z tego, że nie dość, że jest regresja w społeczeństwie, to też ludzie wiedzą, że my możemy mieć pieniądze. Mhm. Więc tych wiadomości, próśb o pomoc, to są dziesiątki dziennie. To tam naprawdę ja na przykład... wiadomości o wrzucenie wrzutek charytatywnych i prośby o przelanie bliczka 20 zł, 50 100 zł, 20 tysięcy popadłem długi, 9 tysięcy mam problem z hazardem. To są codziennie wiadomości. Mhm. Ja na to patrzę jednak trochę inaczej, bo jeżeli mówić a o ty masz takie wiadomości też na przykład? Czasem tak, ale ja patrzę ale w trochę... w takiej skali jak my? A ja nie wiem, w jakiej wy macie skali dokładnie. No codziennie kilkadziesiąt wiadomości to jest. Kilkadziesiąt to takiej nie mam na pewno. Mam tak, no. Chodzi mi bardziej o to, że ja na przykład człowieka, który eksponuje, inaczej w ogóle na to patrzę, na ten takie atakowanie ludzi, którzy właśnie tak świecą hajsem wszędzie, nie? Ale ja tego nie robię, żeby... Ale ja nie atakuję Ciebie, tylko nie, mówię, ja wiem, ale ja wiem, tylko też chcę to zaznaczyć, że ja się chcę po prostu czuć zajebiście. Dobrze, ale ja... Zapracowałem, chcę się... Dobrze się czuję. Okej, ja Ci mówię, jak, na przykład ja to postrzegam, jeżeli widzę kobietę, która... wszędzie Louis Vuitton i ona musi mieć wszędzie wielki znaczek, żeby ludzie na ulicy widzieli, że ona jest bogata, to ja sobie patrzę i mówię, mega pusta typiara, nie? Musi być osoby. Tak zakompleksiona, żeby sobie podnosić wartość i postrzeganie swojej osoby poprzez to, jak się ubiera, żeby ludzie ją postrzegali, że ona uzależnia to i swoją pewność siebie od tego, jak inni ją postrzegają, nie? Zgadza się. I ja tak na to wtedy patrzę, kurde, ale szkoda mi wręcz takie, tej osoby. Takie osoby też są, tak zwane snoby. Tutaj na przykład, nie wiem, to jest właśnie ta kwestia, że ktoś mieszka, będzie się szczycił, mieszkam na 40 piętrze na Złotej i on będzie z tego mega dumny, będzie mu to podnosiło wartość. Dla mnie moje ubrania nie podnoszą mi wartości, bardziej sprawiają, że się dobrze czuję, a moją wartość bardziej podnosi to, że dobrze się czuję sam ze sobą i na przykład pójdę na siłownię, przypakuję, bardziej to mi się podoba, że dobrze się sam ze sobą czuję, nie? O, jestem fresh, po barberze, zajebiście. Bardziej to, ale takie ciuchy to dobra. Tylko dodatek. A macie tak, że jak widzicie gościa, który jest drogo ubrany, to go zaczynacie bardziej szanować? Jak nie, to nie, w ogóle. Okej. Okay. Bo wtedy może być odjebany w dresik, dojebany dresik, kurwa, nie wiem, można Filipa Plaina czy Louis Vuitton i to będzie wyglądało kiczowato, nie? Plainowców to jakoś tak w ogóle szczególnie, nie? Filipa Plaina to... To dobrze, mimo że samą czapkę, mimo że samą czapkę. Ja droga marka, ten plec? No dosyć droga, ja akurat to jest taka nie dla takich starszych tak się... flexerów, nie? No, ja w ogóle nazywam trochę te ugrupowania, mam tak podzielone, nie? Że jeżeli widzę na przykład chłopaków w koszulkach Filipa Plaina i oni są starsi, często właśnie tacy opaleni i to co w ogóle w napompowanie jeszcze, wiesz, po dobrym, kurwa, towarze, nie? To mam takie coś, że okej. Okay. To jest taka grupa już no to jakby... Już takie z nich takie, żeby się znaczy, pokazać. Czy bekę, może nie bekę, ale mam takie... Oni są cekinowcami, nie? Że oni lubią się świecić w klubie, jak strobo napierdala. Taki styl trochę, styl po prostu, nie? Ja gdzieś mam mimo wszystko, mimo tego, że uważam, że ten styl może być taki dosyć, że może powiedzieć, że na bogato, to staram się, żeby on był dosyć taki stonowany. Mhm. A nie taki, że kurwa jesteś przerysowany za bardzo. Tak. Chociaż na przykład kurtka ta, co mam Elvis tym napisem, to ona faktycznie jest taka mocno wyrazista, ale tak uważam, że jest smaczna. Mam takiego kolegę, bo to dalej w sumie mój kolega, który na przykład na imprezie miał koszulkę właśnie Plaina,
której była bardzo ciężka. Ona ważyła chyba 1,5 kg, czy tam... Wiesz o co chodzi, taki... Bo one są jakby... Była tak najebana po prostu tymi błyskotkami i tym wszystkim i to była oryginalna koszulka, że on podszedł do mnie i mówi: kurwa, ja mam taką koszulkę, 2 kilo, pa, jak ja wyglądam w niej, zajebiście, bo ona mnie tak opina, bo ona jest taka ciężka, że mi się układa na torsie i zobacz, jak zajebiście. Podnieś ją, ja wiesz... Dumny bym. Tak, mój dumny bym z tej koszulki, nie? Ja mówię, okej. Ludzi jest tyle, co... Charakterów jest tyle, co ludzi na świecie, stary. I to naprawdę, każdy ma inne do tego podejście. Ja uważam, że faktycznie mogę być odbierany przez wielu za takiego snoba, egoistę. Na pewno. Klaudia, do ciebie pytanie. Weź pod na chwilę. Bo tutaj mam mikrofon i cię nie będzie słychać. Że na przykład ty, jako dziewczyna, tylko że szczera odpowiedź, jak widzisz, że chłop jest drogo ubrany, to dla was to jest, że on jest atrakcyjniejszy, bo na przykład patrzysz, o, to zaradny, ma pieniądze, to zaradny, czy coś takiego? Nie. Czy to jest afrodyzjak? Zależy dla kogo. Ale też to wpływa, wydaje mi się. Zależy dla kogo, bo ja dużo razy na przykład widziałam takich mężczyzn, podchodzę do nich, a na przykład to, co mówią, to nie świadczy o tym, jak wyglądają. I jest to taki szybka taka zmiana, że okej, dobra, to nie świadczy. Ale pierwsze twoje wrażenie, że o, on musi być... Niekoniecznie zależy, bo też jest dużo takich osób, które nie mają pieniędzy, a się ubierają w ten sposób i wszystkie swoje pieniądze wydają na ciuchy, żeby po prostu sprawiać takie wrażenie. Czyli tacy fejkerzy. Zastaw się, a postaw się, kiedyś tak się mówiło. No to trzeba uważać. Kiedyś ktoś powiedział? Czyli nie lecisz na siano. W ogóle kiedyś nie, ktoś... Nie, siano robimy sami. A na co lecisz? Na inteligencję. Przede wszystkim na inteligencję. No. Podejrzewam, że będą komentarze, że jakie populizmy, jakie populizmy. Klaudia, tak? Jesteś, no. Dzięki, dziękuję bardzo. A Klaudia, czy uważasz mnie za osobę inteligentną? No. Ale powiedziałaś to, jak był naprawdę zajebiście inteligentny gościem. Dziękuję tobie bardzo. Takie no. Nie, ja uważam, że jakby pracować w social mediach to i żeby się utrzymać w tym dłużej niż na przykład 2-3 lata, to trzeba być inteligentny. Ale stary, ale tak szczerze, nie? Kurwa, to jest, jestem kurewsko inteligentny w takim razie. Jesteś inteligentny, ja myślę, że jesteśmy inteligentni. No. Ale wiesz co, ale tak szczerze, nie? Mocne. Bo tak dużo ludzi na przykład, dużo ludzi może nie, ale trochę ludzi w necie ma mnie za takiego głupka, stary, ale ja... A to nie, nie wydaje mi się. Bardziej za NPC-ka cię mieli, bo byłeś NPC-ka, zawsze taki, ale... że nie wiedziałeś, co powiedzieć. Dzięki. Klaudia, czekaj. A jakbyś miała porównać mnie i Sylwestra pod względem inteligencji i ruchów. Chodzi o spryt? Mhm. Kurwa. Ciężko, nie? To są tak mocne dwóch mocnych zawodników, że ciężko jest... Ciężko, bo ja nie uważam, że on byłby w stanie mnie ograć. Wydaje mi się, że Sylwek jest, większe doświadczenie ma. Dobra, ale, bo ja wiem, do czego ty pijesz. Jeżeli będzie Boxer tak, że ty tak naprawdę mnie zdobyłeś moje zaufanie znowu, żeby mnie przekręcić... Nie, i to jest, ale nie, poczekaj. I że, kurwa, to jest misterny, i że to jest misterny plan, to ja ci na koniec, gdy będę udupiony, bo coś tam mi kurwa rozpierdolisz, i mnie udupisz, ci po prostu podam rękę i ci powiem, że brawo. Tak mnie zwabiłeś, że ci zaufałem, a ty miałeś misterny plan, nie? I powiem, że gratulacje. Ale tak? Ja bym się wkurzył. Wrócę do lasu, na przykład... przegrupuję się, wrócę silniejszy i... Ja ogólnie mam tak, że nie biorąc w ogóle pod uwagę ostatnich wydarzeń, tylko nawet jak sobie tak siedzimy i wiesz, i sobie... myślimy nad przyszłością, nie? No. Nad samym jakby, chociażby nad rozwojem gołców i tak dalej, nie? Że tutaj to co ostatnio żeśmy sobie siedzieli, jeszcze była nowa asystentka, nie? Którą byłeś po rozmowie rekrutacyjnej i były jakby pomysły, nie? Że wiesz, trzeba zrobić to kontra to na przykład, nie? Albo że sobie mówimy, albo na przykład co jest w trendzie. Analizowaliśmy Książulo wtedy, pamiętam, że pokazywałem ci na przykład to, że on robi coś takiego, że tutaj jest coś takiego, że tutaj jest coś takiego, że wiesz, że... To są szachy 5D. No to jakby ja ogólnie jestem w stanie porównać tą... Nie będę gadał, że to jest gra i tak dalej, bo to już jest za bardzo przeruchane słowo, ale cała ta branża jest, można powiedzieć, stała się trochę szachami tylko teraz. Tylko chciałbym, żebyśmy mieli do siebie zaufanie z tym. Znaczy, będziesz miał z tyłu głowy cały ja mam to coś, z tyłu głowy. On ciebie chce ograć. Myślę, że... Teraz mi ludzie dużo pisali i ja gdzieś z tyłu głowy mam, ale po prostu zaufałem i chuj, no zobaczymy, najwyżej się sparzę i wtedy ci powiem, gratuluję, ograłeś mi perfekcyjnie. Mi się szczerze wydaje, że na przykład, jakbym miał szczerze mówić, z mojego punktu widzenia, że Michał nie chce ciebie ograć, on po prostu chce, żeby było dobrze, on chce tworzyć.
Ona chce robić zajebisty kanał i tutaj nie ma, o kurwa, ogram cię odzięczę. Nie, jakby... Chcemy robić zajebisty kanał i ja wiem, że on nie ma czegoś takiego, że... Nie, ja chcę powiedzieć robi tak. To, żeby ciebie ograć i to wiadomo, że by się rozjebał inny. Kanał by się rozjebał wszystko, on woli to robić, on ja to powiem, robić. Ja powiem tak. 9 lat temu, wiadomo, swoje grzechy mam i nie będę jakby się tutaj usprawiedliwiać, nie chcę już do tego ciągnąć. Przez 8 późniejszych lat zbudowaliśmy bardzo dużo rzeczy. I wspólnie zbudowaliśmy Goatsów, i wspólnie zbudowaliśmy Fame. Dużo fajnych projektów było, nie było żadnych skandali, prócz jakiegoś rzutu mikrofonem. Były jakieś pojebaństwa takie typowo, że nie wiem, spina z tym, spina z teraz tym. Teraz po czasie to się wydaje błahostką. To jest co, w porównaniu do tego, co było i jakby co odjebałem w przeszłości i co wyszło po czasie, to te błahostki, które były pomiędzy tym, to były małe rzeczy w porównaniu do tego. Ja myślałem, że ja miałem małą dolinę po tym, że ludzie zaczęli mnie cisnąć, bo se rzuciłem na gali freakfightowej mikrofony i powiedziałem, federacja zgłosi protest, bo jakiś zawodowiec nie mógł wygrać z freakiem. I dla mnie to było, wiesz, przerażające. Ja mówię, kurwa, ludzie mnie tak traktują. Po czym ale w momencie, wtedy faktycznie hejt był... Tak, no jakby na tamte czasy, to wiadomo, że tysiące to było. Wiadomości. Dzisiaj, tysiące wiadomości. Dzisiaj, gdyby ludzie do mnie pisali, w ogóle dzisiaj, po tym, co się teraz stało, to podejrzewam, że ludzie by uznali, że o Boże, odjebał. Trochę wiadomości i tyle. Ale po prostu chodzi mi, jakby piję tutaj do tego, że ja nie mam... Jedynym motywem zemsty, jaki mógłbym mieć przeciwko tobie, no. To jest to, że w jakimś tam stopniu... ta afera i tak dalej mogła na mnie wpłynąć, wiesz, że tutaj trochę rzeczy się jakby podziało u mnie, nie? Że wiesz, że jakby mogę do ciebie czuć nienawiść niby, nie? Tylko, że my już tyle porozmawialiśmy, tyle było rozmów, jakby samo to, że tutaj siedzimy, że ty też w jakimś stopniu poświęciłeś swój wizerunek, bo nagrałeś ze mną ten podcast, że ja nie mam powodu, żeby ci teraz wbijać szpilę. Co ja mogę ci zrobić tak naprawdę? Nie, ale ja cię nie podejrzewam. Tak, ale mówię, tak. Że jeżeli tak, to tak, gratulacje. Tak, tak. Ja bym chciał, żeby czas szedł dalej, żeby ludzie tak, też tak. Wiedzieli, że... Dobra, to porozmawiajmy o tych planach dalszych. Jeszcze jedna rzecz, bo ja nie chcę, żeby ten podcast był taki, że ktoś właśnie napisze, bo... Jakby, bo my zawsze jak rozmawiamy i wtedy też jak rozmawialiśmy na tym podcaście, nie było poruszone jeszcze kwestii tego, że ja naprawdę, ja żałuję za to, co, tego, co zrobiłem, nie? Tak, ale to już gadałeś tyle razy o tym, tak, że tak, ale chodzi mi o to, no? że te dziewczyny, żeby po prostu ja nie chcę, żeby ktoś myślał, że ja nie mam w głowie tego, że ja tylko myślę o sobie, o tym, że co będzie dalej ze mną. Mhm. Tylko ja bym chciał, żeby ludzie zrozumieli, że mi jest szkoda tego, co się wydarzyło, że ja za to przepraszam po prostu, nie? Okay. Naprawdę, bo to no, chcę, żeby nadzieję, to było że też to... jakby jasne i może nie było to zbyt często powiedziane, ale ja naprawdę mam to w głowie, nie? Okay. To jest dla mnie to ważne. Dobrze, to uważam, że dobrze. Mam nadzieję, że już ten temat będzie zamknięty, że pójdziemy do przodu, bo... No tak, właśnie, to ja gadajmy tak. O tym, ja bym zrobił ten odcinek z tobą. Zamiana ról. Tak? Tak. Ja myślałem, że ty mnie trolujesz. Nie, bo wtedy, bo ty mnie drażniłeś i mówię, że na razie nie, ale teraz myślę, że już tak, bo sobie wyobraziłem to. Jakie są możliwości? Tylko, że będziesz musiał, wiesz, pożyć moim życiem. Ubrać się jak ja. Spoko. Zrobimy ci dready. Mi się wydaje, że ten odcinek będzie mega zajebisty, ale chciałbym też przygotować sobie swój plan dnia, gdzie będzie też między innymi... To tylko, będzie, żeby to nie było przerysowane, że wiesz... To nie będzie przerysowane. Nie, to będzie mój prawdziwy plan dnia stary, gdzie będzie logopeda. Okej, okay, fajne. Gdzie będzie na siłowni, będziesz robił. Fajne. Będziesz miał logopedę. A byłbyś w stanie na przykład... Ale będzie też impreza, no i może nie, że tam całą noc, ale gdzieś tam bym chciał, żebyś był, no i chyba przeżyjesz, nie? Ja bym na pewno widział ciebie w takiej... Poradzisz sobie, będą kamery, jakby będziesz miał ochronę. I że co, będę na imprezie i będę musiał z ludźmi rozmawiać na tej imprezie? No ze znajomymi i tak dalej. Będą kamery, więc jakby będziesz... I o czym się rozmawia na imprezach? No stary... No dobra, są twoi znajomi, ja mówię, że co? Mocno. A ty na przykład popijesz wtedy, bo ja będę z tobą też. Towarzyszył ci i będę ci no mówił. Nie, ty wtedy musisz być w lesie. Nie, bo ja myślę, że to jest tak, że ty mi pokazujesz swój plan dnia i jesteś takim moim duchem jakby, nie? Aha, okej. Okay. Ja ci mówię, ja z tobą też ćwiczę. Aha, dobra, z tobą dobra. Ćwiczę, robię to aha, samo. Aha, okej, okay. No może i fajniej. Może i fajniej, bo ja wtedy a idę do tego w moim lasu. Życiu. Tak, no. Ja sobie idę tutaj, ubieram się w szaty. Ty mi, bo tak będzie lepiej, ja ci będę tłumaczył, co teraz się dzieje, nie?
Będziemy razem. Ja zrobię taki odcinek, że jakieś na Fame, nie, że ty będziesz musiał nagrać komentarz na Fame. Że o, Fame MMA, tutaj zrobiło tak i tak. No spoko, to będzie śmieszne, powiedział, że jest spotkanie z zawodnikiem, się spotkasz, to już tak zaplanowałem. A będę mógł podpisać jakiś kontrakt, że negocjuję z zawodnikiem i wam wynegocjuję fajną cenę? No, jak ja zawodnika przygotujemy, to na 21 tak. Na przykład, nie? Że ja go podpiszę. Coś wymyślimy, żeby to było fajne. Ten, wiadomo, że nie będzie przekoloryzowany, ale też będzie na pewno taki, żeby był też zapełniony, żeby było zaplanowane no, jakieś spotkania, coś, gdzie normalnie bym aż tyle tego dnia nie narzucił sobie na głowę. Ale ja nie potrafię się doczekać. Przyjedzie Barbara na przykład, delikatnie Cię przestrzeże. Nie, ja właśnie myślałem, ja właśnie nie umiem się tego doczekać, nie? Całość, że ja w ogóle farbuję brodę, tak, tak jak to wy robicie. Włosów to bym nie chciał ścinać i tak dalej. No nie. Ale że właśnie brodę barber, że pofarbuje, może właśnie też te opalanie, że w ogóle inny gość, nie? Ale ja da się zrobić tak, żeby te dredy ukryć trochę i zrobić Ci tą ulizaną taką fryzurę. Ale że to wiesz, to jest detal akurat. Nie, to jest ważne. Ale ściemnić brodę czy coś, to tam na kilka dni to... Tatuaże jakieś sztuczne. Może to zrobić fajnie. Tribal jak Tyson. To będzie taki czarny jak Tyson. To na koniec jeszcze jedno pytanie, co też mi się przypomniało, że tam... A jak mu się spodoba? Kurwa. Ja pierdolę stary, ja chcę jeszcze. Nie, że widzowie też poruszali. Czemu, jak nagrywałeś serię The Goat? Mhm. Tam obiecałeś temu Mrozo, że chyba będzie walczył na 20, że czemu go nie ma na karcie walki? Nie, bo Mrozo jest normalnie w dogadanym... No ogólnie będzie walczył, tylko będzie, że ta. Dopasowanie gdzieś walki i tak dalej to on jest, bo on jest, warunki fizyczne jego jakby są... Jakie on ma? Jest mały po prostu. Okej. Okay. No na 21 z kimś, nie? No tak, tak. Znaczy on już nawet miał zawalczyć, bo już był pomysł teraz na 20. Teraz zawalczyć. Mhm. No. Tak, ale mamy go. Okej. Okay. Czyli nie wystrzeliłeś go. Ani trochę nie został wystrzelony, dwa, że w ogóle jak sobie ktoś tam gada. Ciężko jest prowadzić federację stary. Tak. Jakby w ogóle tyle tych gal, tylu zawodników i każdy ci, ja chcę walczyć teraz, ja tutaj. I jakby żonglowanie z 150 zawodnikami przez 20 gal, logistycznie i też tak relacyjne sprawy, to nie jest łatwe, nie? Okej. Okay. Nie jest takie łatwe. Czasem coś się wydarzy, czegoś zapomnieć, coś się wydarzy. Też miałem takie, że z mojej winy coś na przykład zrobiłem, co nie chciałem, nieumyślnie, ale coś nie dopilnowałem, czegoś nie przekazałem. Nawet była akcja, że formuła, wiesz, bardzo ciężko jest. Wiesz, w ogóle jakby niektórzy zawodnicy... Dobra, ale ja to rozumiem, nie musicie się tłumaczyć, że ciężko jest ułożyć kartę. Tak, ale co do zawodników jeszcze, to... Ja nie potrafię zrozumieć, nie będę mówił tutaj tych ksyw, nie? No. Chociaż może kiedyś na jakimś podcaście możemy sobie to jeszcze bardziej otworzyć. Bo rozumiem, że jakieś mięso kiedyś... dajesz. Jeszcze raz? Jakieś mięso dajesz? No takie mięso, no, dawaj, nie? No. Że są tacy zawodnicy, którzy na przykład nic nie robią w sieci, nie budują się w ogóle, nie budują swojej pozycji, swojego fanbase'u, nie dbają o niego, nie pielęgnują go w żaden sposób, nie? I oni potrafią na przykład, bo ja mam umowę na 3 walki, kurwa, wiesz, i potrafią się spruć do mnie czy do Wojtka, czemu ja dalej nie mam walki? Wiesz, znaczy, oni też już w głowie wydali te pieniądze. Tak, oni wydali. No to jest najgorsze. Tak, oni na przykład wydali te pieniądze. Tak. Ja to całość, też kiedyś robiłem. Kwoty, też kiedyś robiłem. Ja tak właśnie nie robię. I się tego tak mega oduczyłem, stary. Nie masz że jeszcze takiego. Nie masz ich na koncie, no, już masz nie wydane. No, nie róbcie tego, ludzie, bo ja tak kiedyś robiłem, że wydawałem pieniądze w głowie. Nawet słyszałem kiedyś o gościu, który powiedział, że kupi to mieszkanie, jak wygra w lotto i on był przekonany tego, nie? Tak, ale w ogóle jakby to... mega, mega głupi mindset takiego twórcy, że on podpisując kontrakt... Czyli kontrakt z wami na 3 walki, a nawet jak ktoś ma podpisany, to on nie gwarantuje, że te walki się odbędą. To jest jakaś gwarancja, że te walki... Jest że gwarancja, on, ale też nie tak. Olewaj całkowicie dokładnie, tego, co robisz, dalej tak, kontynuuj. Wyobraź sobie, że dostajesz deal, nie? I masz jakieś świadczenia do wykonania. Dostajesz półroczny kontrakt na przykład z jakąś marką, nie? Żywiec Zdrój, czy tam jakaś kola, whatever. I dostajesz tą umowę i teraz... Realizujesz pierwszą kampanię dokładnie. I nagle jest tobie całkowicie cicho i teraz nie robisz... Ale wiesz, oni podpisując z sobą kontrakt, chcą, żebyś dowiózł jakiś zasięg, nie? I często jest teraz na przykład w tych nowoczesnych kontraktach jest tak, że niektóre firmy na przykład dogadują się na to, że chciałbym, żebyś dowiózł mi za tą kwotę na przykład 2 miliony wyświetleń, nie? Jeżeli nie dowiedziesz tego jednym filmem, jak jesteś dużym twórcą, no bo 2 miliony... To musisz drugi, okej. Okay. Tak, to robisz drugi, wiesz, jak coś tam dobijesz jakimś streamem, może storka i tak dalej. No to jak na przykład ty masz dowieźć 2 miliony wyświetleń zasięgu,
w momencie, gdy po trzech miechach na przykład totalnie olałeś, że w ogóle mega spadłeś, i to co, teraz musisz 6-7 materiałów zrobić, tak jakby. W przypadku federacji my nie mamy takich umów, nie? Że ktoś musi dowieść na przykład zasięg X i tak. Teraz już zaczęliśmy mocno modernizować sobie te kontrakty. Ale i tak staramy się dawać walki. Mimo tego dajemy walki. Tylko że no zależy nam na tym, żeby niektórzy chcą żyć tylko z walki, nic nie nawet. No to jest chujowe. Dobra. Fajnie, żeby też dookoła coś się działo. Myślę, chłopaki, że mamy godzinę, chyba tam ponad trochę godziny. To myślę, wydaje, że można kończyć. Dziękuję za ten pierwszy podcast, że w końcu się udało. Dzięki również. Myślę, że szczerze poruszone ważne tematy. No. Nie, mi się mega podobało. Co to jest? To tam montują na ten plan kolejne rzeczy. Dziękujemy widzowie. Piszcie komentarze, jakieś własne wnioski i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.